A my teraz przeniesiemy się już na Bliski Wschód, ale nie tylko. Z nami jest pani Aleksandra Spancerska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw tureckich. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. A dzisiaj w nocy informacja z tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oskarża on Izrael o atak na szpital w Gazie. Szpital przyjaźni palestyńsko-tureckiej. Jedyny szpital onkologiczny. Na razie Izrael milczy. Jak pani odbierze i odbiera, jeżeli te zarzuty MSZ-u tureckiego okażą się prawdziwe? No tutaj warto zacząć od tego, że Turcja od początku obwinia Izrael o zaostrzanie i eskalację konfliktu. No i warto zacząć od tego, że Turcja w ogóle w tej eskalacji pomiędzy Izraelem a Hamasem no jednoznacznie opowiada się po stronie palestyńskiej, tak, i też nie uznaje Hamas za organizację terrorystyczną, co wynika z poglądów samego prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Turcy tak mocno sprzyjają Palestyńczykom, a tak wrogo nastawieni są do Izraela? No właśnie tutaj warto podkreślić to, że Turcja pod rządami obecnej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju od początku stawia się w roli rzecznika sprawy palestyńskiej, czyli no chcą odgrywać rolę takiego obrońcy uciśnionych, ale jednocześnie lidera wiary muzułmańskiej na forum międzynarodowym i dlatego też mają takie, a nie inne podejście do sprawy palestyńskiej. Jeśli chodzi, bo już wspomniałam o tym, że Turcja jakby no, nie potępiła tak tego ataku Hamasu na Izrael i wspomniałam też o poglądach samego Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Dla niego w jego światopoglądzie Hamas reprezentuje taką istotę palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego. Dlatego no, takie, a nie inne jest podejście tureckich decydentów. Warto chyba zwrócić też uwagę, że te relacje cały czas są naprawdę bardzo napięte, bo wiemy o odesłaniu z Turcji części dyplomatów izraelskich, by ponownie, jak piszą przedstawiciele minister spraw zagranicznych Izrael Eli Cohen, żeby jeszcze raz ocenić, zrewidować stosunki pomiędzy Izraelem i Turcją. Co ta rewizja ma oznaczać i jak mogą wyglądać te stosunki w przyszłości po takich decyzjach? No ja bym powiedziała, że tutaj te relacje turecko-izraelskie trochę przypominają sinusoidę, bo już no, na przykład w 2009 roku Erdoğan krytykował ówczesnego prezydenta Szymona Peresa, oskarżając izraelski rząd o zabijanie niewinnych cywilów i dzieci w trakcie operacji Płynny Ołów. I to było takie słynne przemówienie w Davos, kiedy on użył takiego sformułowania one minute i zbeształ Szymona Peresa i to no, przysporzyło mu w ogóle bardzo dużej popularności zarówno w Turcji, ale też w świecie muzułmańskim. Dlatego właśnie ta kwestia odgrywania takiego lidera w świecie muzułmańskim i tutaj jakby to wystąpienie też ugruntowało jakby odgrywanie przez Turcję tej roli, tak? Lidera i stawianie się w roli obrońcy uciśnionych. No kolejnym takim aspektem było to, że w 2010 roku był incydent z Mavi Marmara, kiedy izraelscy komandosi ostrzelali ten turecki statek z pomocą humanitarną i to był najważniejszy taki punkt zwrotny w tych relacjach. Dopiero w 2016 roku państwa przywróciły stosunki, tak, relacje dyplomatyczne.
Potem kolejna eskalacja była, czyli przeniesienie przez Izrael, stolicy Izraela do Jerozolimy. I wtedy Turcja powiedziała, że Jerozolima jest naszą czerwoną linią, więc znowu mieliśmy napięcie w relacjach bilateralnych. I dopiero w 2022 roku doszło do spotkania głów państw. To było pierwszy raz od 2008 roku. Mieliśmy przywrócenie ambasadorów. I w tym roku, dokładnie we wrześniu, Erdoğan spotkał się z Netanyahu. Czyli Turcja w ostatnim czasie podjęła liczne próby normalizacji w relacjach turecko-izraelskich, tak? I teraz widzimy, że Erdoğan ponownie zdecydował się palić mosty w relacjach z Izraelem. I tutaj mam na myśli odwołanie zaplanowanej wizyty ministra energetyki. Erdoğan też odwołał swoją wizytę w Izraelu, wskazując, że Izrael prowadzi taką nieludzką wojnę z cywilami, tak? Więc tutaj, jak widzimy, na przestrzeni lat mieliśmy liczne zloty i upadki. To jeszcze na koniec zapytam panią o to, co z kolei dzieje się z Arabią Saudyjską i z jej obawami, bo oni oczywiście potępili to, co się dzieje w strefie Gazy i byli przeciwni, ostrzegali Izrael przed kontynuacją operacji lądowej w Gazie, a teraz słyszymy o tym, że saudyjski minister obrony udaje się z wizytą do Waszyngtonu w związku z nasileniem obaw przed wojną w regionie. Jak właśnie ta wojna w regionie może wyglądać? No i jak w tym wszystkim widzi pani udział Saudów? No szczerze, generalnie no tutaj ten proces jakby kwestii porozumień między Izraelem a Arabią Saudyjską został zakłócony przez atak Hamasu i no tutaj oczywiście Ameryka będzie się chciała włączyć, jeśli chodzi o proces tak mediacji, no bo dla Amerykanów zarówno Arabia Saudyjska, jak i Izrael są najbliższymi sojusznikami, jeśli chodzi o ten region, więc no tutaj będzie trwała ten proces wahadłowej dyplomacji. No i to będzie też uzależnione od tego, w jakim stopniu też Izrael będzie prowadził tą swoją operację w Strefie Gazy. Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Aleksandra Spancerska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw Turcji i Bliskiego Wschodu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Jak Państwo słyszą, te sprawy międzynarodowe i to, co dzieje się w Strefie Gazy, na pewno nie zakończy się szybko i będziemy obserwować się i przyglądać się temu, co dzieje się właśnie w tym regionie świata. A teraz informacja praktyczna. Profil zaufany wygasa. Tak, dokładnie. Od rozliczenia się z fiskusem przez uzyskanie świadczenia w urzędzie i złożenie wniosku 500+. Profil zaufany to dziś podstawa załatwiania, jak wiemy, tych spraw urzędowych. No i profil zaufany wygasa 31 października 2023 roku. Czyli jak zachęcają przedstawiciele rządu, przedłuż jego ważność po zalogowaniu na konto. Tak więc przypominamy, bo to jest ważny profil, który nam na pewno ułatwia załatwianie wielu, wielu spraw. Ja się dzisiaj już z Państwem żegnam. Janek Jagodziński dzisiejszy program zrealizował. Mikołaj Murkociński wydał. Razem ze mną Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn. Ja się nazywam Magdalena Ochaniuk. Życzę Państwu pięknego i spokojnego dnia i na pewno spokojnych podróży na cmentarze, by odwiedzić swoich bliskich. Jutro wszystkich świętych. Pojutrze dzień zaduszny. Pięknego jesiennego czasu.